Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę wam prawdziwą bestię i prawdziwego potwora. Zapraszam do oglądania. No to otwórzmy tą bestię. Jak widać, ona jest tutaj zamknięta. Dobra, na razie co widać, to mnóstwo skoczygonków łażących wszędzie. Nie wiem, czy to w tej kamerze widać, czy nie, ale ja je widzę. Tu pewnie będzie ich mnóstwo. O, zobaczcie. Wyostrzysz się? O, łażą tutaj. Wszędzie, nawet skaczą. Już mi latają po biurku, ale dobra, dajmy sobie tu na bok na razie. O, tu jest ich mnóstwo, tam łażą. Tu też ich pewnie będzie mnóstwo. O, patrzcie tu. To jest normalnie masakra. Ale dobra, odłóżmy też na bok, żeby potem one tutaj wróciły, bo skoczynki mi się bardzo przydadzą. Tu też będzie ich mnóstwo. I to też dajmy na bok. Teraz tak, musimy znaleźć tego potwora. Musimy się do niego gdzieś dokopać, bo ja nie mam pojęcia, gdzie on może być. Ja sobie zobaczę, czy on tu gdzieś jest. Potwora ani śladu, więc musimy przekopywać, delikatnie przekopywać, żeby nie zrobić krzywdy. Już go widzę, biega tam. Ale gdzie pobiegł teraz, to nie mam pojęcia, ale biegła, widziałem. Dobra, po prostu weźmy tą ziemię. Dajmy tu. Już będzie o wiele szybciej. Potem się to tam wrzuci z powrotem. Ja też dawno jej nie widziałem, to nie wiem, jak ona jest wielka. I nie wiem, co tutaj może się wydarzyć. Ja chcę na wszelki wypadek wezmę inny pojemnik, o taki o, na łapanie w razie czego, bo jak to ucieknie, to... O, żeż, matko, jak się wystraszyłem tego, dobra, jest tutaj. Dobra, matko boska. Aha, już wychodzi, dobra. Łazi tu, nie wiem, czy widać. Ale strasznie torf się... O, tam się rusza torf. Tu. Ona jest tu. Już jest tu. Widać tylko... Jezu, widać tylko jej czułki. Dobra. Kopiemy dalej. Pozbywajmy się kolejnych zakątków torfu. Ale ona już tu jest. Cały czas ją widać już. O matko, jest tu wściekły potwór. Wściekła pewnie jak nie wiem co. Teraz przydałoby się ją złapać, żeby trochę tego torfu przesypać, żebyśmy mogli ją zobaczyć. Tylko nie wiem, czy ją tą pensetą chwyt... O matko, oho. Zaraz ona tam sama wyjdzie. Chodź tu. Ej, nie. Cholera jasna. No, wyłaź, o. No. Dobra, idealnie. Mamy potwora. To zaraz mu się przyjrzymy. Tylko ja stąd wysypię torf, żeby nam się nie zakopywała po prostu. Dobra, mamy tutaj. Tak wygląda nasza skolopendra cingulata. Jest to największa skolopendra w Europie. No i jest... Bardzo, bardzo piękna, możemy się jej przyjrzeć. Tak wygląda ta skolopendra, ale dajmy ją tutaj i zaraz jej się przyjrzymy jeszcze bardziej. Wrzucimy jej karaczana, może zje, zobaczymy. Dobra, wpuszczamy cię mała, dawaj. Właś do swojego terytorium. Tylko stąd nie wyłaź, no nie zakopuj się, nie, ja chcę cię zobaczyć. Ja chcę cię tylko zobaczyć i nic więcej. Dobra, zróbmy sobie tak. To sobie przysuńmy. To sobie też przysuńmy. Światło sobie tutaj dajmy. Cyk. O, teraz sobie zróbmy tak. O, tak. Ale no już się zakupuje. No nie, nie ma. Nie ma tak. Ej, nie zakupuj się. Ale o Jezu, jaka wściekła. Jaka wściekła skolopendra. Masakra. O nie, nie wychodź, nie. No już, uspokoisz się? Ej, już? Spokój?
No uspokój się, bo chcecie nagrać. O boż. Demon. Dobra, rzućmy Karaczana. Może zje. Już się zakopała. Świetnie. Po prostu świetnie. Ale dobra, ja rzucę tutaj zaraz Karaczana, to... Dobra, mamy... Widać? Mamy Karaczana. Gdzie ona jest? Ona jest tutaj. To rzućmy gdzieś tego Karaczana tutaj. Może się nim zainteresuje. Zobaczymy. Karaczan na razie biega tu. Ale Karaczanie! Ty już masz misję, żeby zostać zeznanym. No chodź tu, gnoju mały ty. Gdzie ty jesteś? Aha. Nie widać ani tego, tak? Świetna zabawa, naprawdę. No... Patrzcie, teraz tego nie złapię. O, dobra, pobiegł tutaj. Gdzie on jest? Co się stało? No nie mówcie, że Skolopendra go złapała pod ziemią. No nie ma tak. Ej, nie ma tak, nie ma tak. Ej, nie, no nie ma tego Karaczana. Co się stało? Ej! Gdzie? Skolopendra mi ucieka. O cholera, niedobrze, niedobrze. 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 Patrzcie to. Ona tam jest. Co ja mam teraz zrobić z nim? Tu jest. Widać to? Widać, tu jest. Siedzi mi normalnie w biurku. Jest tam. Kopaty. Dobra, trzeba zrobić tak. Tu jest! Dobra. Mamy ją. Mamy czy nie mamy? Mamy. Ale co tu robi płyn do dezynfekcji? Ale dobra, mamy ją. Masakra, ale teraz trzeba ją jakoś ten... Jakoś na papier, żeby ją stąd wyciągnąć. Dobra, dajcie mi chwilę, ja to ogarnę. Dobra, mam już ją na papierze. Tylko jak ją teraz podnieść, żeby ona stąd nie wylazła? Na pewno nie zrobię tego na nagraniu. No bo jedną ręką tego nie zrobię. Będzie ciężko. Ale już zaraz ją zobaczycie, jak ją złapię. Dobra, mamy Skolopendrę już na biurku z powrotem. Siedzi sobie tutaj. Teraz trzeba ją znowu dać tu. I będzie cacy, tylko... Ale w sumie teraz mogę ją podnieść, bo ona siedzi tak o. Chyba nam nie ucieknie. O, dobra, nie uciekła nam. No, dawaj, łaź. Ty już nie chcesz biegać? Już? Już ci się znudziło? Złaź. No nie, bo ona teraz będzie uciekać po tym. No złaź. Matko święta, o, Karaczan się znalazł. Siema. Czy ona... Co ona robi? Możesz puścić ten pojemnik, łaskawie. Ale patrzcie, jak on jest groźna. Wyostr, no wyostr się, proszę, wyostr się. Jezu, ja teraz jedną ręką nagrywam, to jedną ręką nie mam jak. O, ale patrzcie na jej zębiska. Nie chciałbym zostać ugryziony przez to coś. Masakra. Dobra, złaź. Dobra, ja będę musiał ją zrzucić, a jedną ręką tego nie zrobię, to widzimy się zaraz. Dobra, mamy Skolopendrę już w środku. Teraz... Przyjrzyjmy się jej. Pokaż się. Ale nie zakopuj się, no ona już się zakopuje, oczywiście. Już. No i tyle by z niej było. Ale Boże, masakra, co to jest... No nie zobaczymy, bo to jest potwór, demon i w ogóle wszystko w jednym. No wyjdziesz jeszcze na chwilę? No jeszcze na chwilę się tylko pokaż. O, proszę bardzo. No już ucieka, już. Ale staniesz w miejscu ty czy nie? Chyba nie, już chcę uciekać, dobra. Bo ona jest jakaś, nie wiem, porwana jakaś, nie wiem, co z nim jest nie tak. Ale jest bardzo piękna, ej, tu nie wychodź, nie, co ty robisz? Dobra, to trzeba ją z powrotem tu zagonić i dać z powrotem torf. No ale wejdziesz tu teraz? Nie wejdziesz tu, tak? Taka jesteś, że z powrotem tu nie wejdziesz. O Boże, co tu się dzieje? Masakra. Nie no, to jest... Ten to jest potwór totalny. O no, dawaj.
Pięknie. Teraz zamknąć cię. No i dobra, mamy cię z powrotem. To teraz wystarczy tylko z powrotem dać tu te rzeczy i będzie cacy, naprawdę. Boże, nasyfiłem wszędzie, tu nasyfiłem, tu. Jak to zawsze ja. No dobra, teraz wystarczy tylko tą skolopendrę przerzucić tutaj z powrotem. No i to będzie tyle. Zobaczmy. Ale cholera, nie, bo na teraz on wyjdzie. Trzeba od razu dać wieczko. Bo tu już jest ten, będzie miała szansę uciec. A ja jedną ręką to pewnie zrobię tak, że ona to zrobi i ucieknie. Dobra, próbujemy. Dobra, o, już schowała się. Wcisnęła się. No i co? I to będzie na tyle z tego odcinka. Pokazałem wam wielkiego szatana. Bardzo wielkiego szatana. No i myślę, że mogę ten film kończyć, bo naprawdę co tu się działo, to jest czysta, normalnie masakra. No i to będzie koniec tego filmu. Jak widzieliście, masakra. Trzy światy z tym jest. To jest, no normalnie, to jest takie szybkie, że no, szybkie, zwinne w ogóle. Złapać to jest masakra, bo to jest długie jeszcze, to do pojemnika też złapać to jest ciężko. Ale udało się, wszystko fajnie. No, tam jest światło. Nieważne. A, i tam o. Tam jest pająk na wolności ogólnie. Tam, aha, nie mogę przybliżyć, ale tam o, tam. W montażu wam to przybliżę, o tak, właśnie tak zrobię. I on sobie tam żyje, no. A teraz to będzie na tyle w tym odcinku. Siema.